Może również wystąpić taka sytuacja, że wartości będą identyczne. Wtedy, zgodnie z ideą działania algorytmu, musimy zapisać, że obiekt nie jest chwytany. W tym celu ponownie wykorzystamy wartość niewystępującą w naszym systemie, minus 1, która będzie oznaczać, obiekt nie został chwycony. Musimy jeszcze zwrócić naszą tablicę. Następnie musimy sprawdzić poprawność naszej klasyfikacji. W tym celu tworzymy kolejną metodę. Będziemy tutaj określać poprawność klasyfikacji. Przyjmujemy tutaj następującą zasadę działania. Dla poprawnie sklasyfikowanych obiektów przyznajemy wartość 1, dla błędnie sklasyfikowanych wartość 0, dla obiektów niechwyconych wartość minus 1. Poprawność klasyfikacji oczywiście weryfikujemy względem systemu testowego. W tym warunku sprawdzamy, czy decyzja różni się od decyzji systemu testowego oraz czy różnica ta nie wynika z tego względu, że nie został chwycony obiekt. Pozostał nam jeszcze jeden warunek.
warunek obsługujący sytuację, kiedy obiekt nie został schwycony. Pozostało nam utworzenie metody, która będzie odpowiedzialna za tworzenie macierzy predykcji. Przechodzimy zatem do jej utworzenia. Do jej działania będziemy oczywiście potrzebować tablicy poprawności, która będzie generowana przy użyciu poprzedniej metody. Podajemy stałą ilość wierszy, ponieważ wiemy, ile tak naprawdę będziemy ich potrzebować. Pierwszy wiersz będzie przechowywać decyzję, ostatni wiersz będzie przechowywać ich krotność. Kolejne wiersze będą potrzebne do przechowywania wartości obliczeń koniecznych do utworzenia macierzy predykcji. Zaczynamy od przepisania naszych decyzji. W ostatnim wierszu podajemy krotność decyzji. Tworzymy teraz zmienne pomocnicze, którymi będziemy wypełniać naszą tablicę.
W tej pętli będziemy sprawdzać, ile obiektów zostało poprawnie oraz błędnie sklasyfikowanych lub niechwyconych. Dokonujemy tutaj zwykłych porównań.